To jest już bardzo się w kolejnym odcinku z serii Budokai Tenkaichi 3 Misje 100. Zaczynamy poziom Wojownik Namek. Mam tutaj całą ekipę nameczańskiej śmietanki ostrych sukinsynów, którzy będą teraz bronić swojej dzielnej planety przed najazdem tego oto pana. Ten oto pan wjechał na pełnej przysłowiowej kurtyzanie, na ich oto pustą, śmierdzącą, pełną wody, bez budek z kebabami planetę. A wraz z nim, wraz z tym oto przepięknym panem, oczywiście wjechał nie kto inny jak Vegeta, który w tym uniwersum jest jego prawą ręką i bardzo chętnie powiedział, że przysłuży się anihilacji tejże oto nameczańskiej planety. Przy okazji chcą oczywiście zebrać smocze kule, no bo wiadomo, jak to jest tak, lecieć na Namek i nie zebrać smoczych kul i nie wypowiedzieć jakiegoś życzenia, no kurwa, to jest jak pojechać nad morze i nie nagrać TikToka czy coś w tym wersji. No, przylecieli, no i rozpoczęli anihilację. Jak wiadomo, Vegeta chciał nieśmiertelność, Frieza chciał nieśmiertelność, ale Nappa, który był tutaj oczywiście razem z nimi, ale nie ma go tutaj tym razem w kadrze, chciał coś bardziej użytecznego i bardziej prestiżowego, udowadniający, kto to jest prawdziwym wizjonerem przyszłości i przyszłą gwiazdą Hollywoodu. Tak, ty wiesz dobrze, co chciał Nappa. Nappa chciał majteczki. No i ogólnie zaszła pewna zmiana podczas przerwy między nagrywaniem. Mianowicie, i teraz jeszcze powtórzę to słowo mianowicie, dalej nie chce mi program nagrywać normalnie tak jak i muszę nagrać jakimś mongolskim, tibijskim sposobem, ale pogrzebałem w opcjach emulatora i okazało się, że mogę sobie podkręcić jakość i zaraz dlatego ten Budokai Tenkaichi 3 wygląda normalnie tak pięknie jak w dniu premiery na konsoli. Co ja gadam? Lepiej! Przecież działa tutaj w 1080p. Na PS2 oryginalnym to chyba było natywna rozdzielczość, a już nie pamiętam jaka, no ale na pewno nie było to 1080p. Potem coś czuję, że okaże się, że jak nagram, że nagranie jest jakiejś dziwnej kurwa chuj wie jakiej jakości, bo ustawienia na mojego Axiona zrobił szpagat na policji i będzie to wyglądało tak, jak wyglądało. Ale co ja tam się przejmuję? Lecę na żywioł! Wyjebane w te życie! Robimy napad na bank, jak to mówił Rafon, nie? Kontynuujemy tutaj pranie Piccolo, pierwszego tutaj nameczańskiego sukin kota. Jeden tutaj się położył, leci następny. Kto to jest następny? A to jest Nail! Nail zasłynął tym, że Frieza odciął mu rękę jakieś 40 razy, bo jak wiemy, nameczanie są taką fajną rasą, że mogą sobie regenerować kończyny i Frieza sobie z tego urządził niezłą fiestę i po prostu odcinał te ręce Nailowi, temu odrastały aż do znudzenia, a potem go się pozbył jak niechcianego psa, odtrącił go do schroniska i wysłał go oczywiście do Króla Jamy. Oj, tutaj Nail kontroluje, chciałem kurczę sobie elegancko użyć teraz Galigana, ale okazało się, że Vegeta, żeby użyć Galigana, Jana potrzebuje aż 5 pasków energii, a zadaje tyle samo, ile Gohan zadaje Masenko, dla którego potrzebuje 2 pasków energii, co jest świadczące o tym, że balans tej gry jest po prostu wręcz niesamowity. Jak każdy balans każdej gry anime. Dobra, tutaj nie trafiłem z kiblastów, bardzo mi tutaj to nieelegancko wyszło, ale Nail był tak oto miły, że sam do mnie podleciał. O, ładny tej kombosik mi wszedł, 5000 HP zadanych, może się tu podładuję do maksa i walnę mu Ultimate'a. A, Ultimate'a to sobie zachowam na doktora Szluga. Zobaczyliście, że od początku tej serii, której sobie nikt nie ogląda, więc zauważyłem to jedynie ja, gramy praktycznie w każdym odcinku jakąś wariacją Vegety. Praktycznie nie gramy Goku. Czy to oznacza, że Goku pomimo bycia głównym bohaterem, najważniejszą ostoją tej serii, jest rzadko wybierany i ma najmniej fanów, a najwięcej fanów ma ten zakolini Vegeta? No cóż, ja mam dwie teorie na temat zakolini Vegeta. Jak wiemy, większość mężczyzn posiada zakola i to nie jest powód do wstydu, a w wielu przypadkach nawet powód do dumy. No i po prostu mogą się utożsamiać z Vegetą. Druga sprawa, większość mężczyzn jest przegrywem, w czym też nie ma nic złego, a jak wiemy, Vegeta też był przegrywem, ale Vegeta się nigdy nie poddawał, czyli Vegeta stanowi po prostu idealny wzór do naśladowania dla wielu mężczyzn, dlatego może jest tak popularny, a Goku jak Goku, no po prostu był głupi i miał szczęście i wszystko mu się udawało i był głównym bohaterem. Dlatego Vegeta jest tutaj po prostu prawdziwym gołtem i głównym, można powiedzieć, ukrytym głównym bohaterem tego anime i wzorem do naśladowania, a nie tam jakiś, kurczę, gość z popierdoloną fryzurą. Dobra,
zmieniliśmy się na Freezę. Mam tutaj Lorda Szluga, Lorda Marboraska czerwonego. Lord Marborasek czerwony mi tutaj właśnie niefajnie atakuje. Chcę tutaj sobie elegancko użyć kurwa ultimate'a. Dobra, jest deadball! Jest deadball! I hehe, puu! Ile to zadało? 15 tysięcy, no te obrażenia tego deadballu to są aż kurde śmierdzące. I użyjmy Panicznik Crasha. Panicznik Crash to jest bardzo fajny ruch, który chciałem wam zaprezentować. I właśnie ten dzięki temu, dzięki miłości tego Lorda Szluga do mnie. I zobaczcie go teraz tym panicznym ranem. O, jednak nie. Jednak nie, jednak jeszcze stoi. Jeszcze muszę parę kill dostrzec. Teraz go o to tym załatwię. Fajny jest ten Panicznik Crash, to chyba był podobny ruch w anime wykonywany, czy tutaj w tej grze co drugi ruch jest wzięty 1 do 1 z anime. Zwłaszcza meteory, te crashe w wykonaniu Goku, one są epickie. A co chciałem powiedzieć, wyszedł ostatnio właśnie nowy zwiastun Sparking Zero, czyli Budokai Tenkaichi 4. I tam były również takie ruchy wzięte 1 do 1 z anime i właśnie skopiowane z tej części gry, co mi się bardzo podoba. I zaczynamy poziom Half Saiyan, pół Saiyanie. Mamy tutaj, widzicie, Trunksa, Gotena i Gohana w tej prawidłowej wersji. Dobra, wyobraźmy sobie, że Gohan dorastał wolniej, a Trunks i Goten byli troszkę starsi i oni byli w tym samym wieku. No i wiadomo, tutaj przyszli starzy, jeden stary, drugi stary, wiadomo, jeden pijany, drugi pijany. No i oni powiedzieli, dobra dzieciaki, teraz to sobie zrobimy treninga. Oni jeszcze powiedzieli, ale takiego zwykłego, my tutaj się scalimy, idziemy się napierdzielać na ostro. Wiadomo, starzy jak to starzy, mają swojego kolegę od wódeczki. Jak wiemy, Piccolo odżywiał się tylko wodą. W moim uniwersum Piccolo odżywiał się tylko wodą. I wiadomo, popili sobie starzy i wzięli sobie, jak wiadomo, Piccolo jest, można powiedzieć, takim starym Gohana. Goten to taki drugi syn dla Goku, może bardziej Goku nim zainteresowanie wykazał. No i poszli sobie do Tajrumu i chodźcie się ponapiję redalamy, dzieciaczki. No i wiecie, normalnie tam Piccolo pojechał tam do takiego Gohana, nagrał tego TikToka jak ten Murański. O, uwierz mi, będzie bolało, chodź pizdeczku do klatki, chodź do klatki, tak to mniej więcej było. No i poszli do tej klatki, mogę wam tutaj zaprezentować Gogetę SSJ2. Nie lubię grać szczerze Gogetą SSJ2, dziwnie mi się gra w tym Budokai Tenkaichi 3 tym Gogetą, aczkolwiek nie można odmówić mu, że jest to kurecko silna postać i ma bardzo fajne animacje. Fajnie, że mimo że on się pojawia chyba w Story Modzie tylko na jeden poziom, nie wiem czy w poprzednich częściach, bo Budokai Tenkaichi 3 jeszcze całego, Budokai Tenkaichi 2 całego Story Moda nie ukończyłem. Ale w Budokai Tenkaichi 3 pojawia się tylko w jednym poziomie, a ma to naprawdę bardzo oryginalne wykonanie tej postaci. Ogólnie powiem wam, recykling postaci w tej gierce jest bardzo mały. W sensie każda postać ma praktycznie unikalne jakieś animacje, unikalne dla siebie ataki. Rzadkość takie high speed rushe powtarzają, aczkolwiek czasem to się zdarza. Ale też w różnych to jest w wykonaniach. No i mówię, bardzo rzadkość tak jakoś tak bardziej powtarza, więc naprawdę plusy. Zachwycamy się gierką sprzed 20 lat, a czemu by nie, bo za chwilę ta gra zyska drugie życie przez premierę Sparking Zero, więc wiecie o co chodzi, wariaty, nie? Niby to będzie ta sama gra, ale we współczesnej grafice, czyli coś o co fani modlili się w tym ja latami i w końcu się wymodlili. Dobrze, że w dobie teraz internetu i ogólnie dominacji social mediów i tak dalej nad gustami, to właśnie twórcy wykorzystują to, obserwują te trendy i poniekąd się wiele rzeczy spełnia. Dlatego mam takie piękne tworki jak Deadpool i Wolverine i inne tutaj Spider-Many No Way Home. I mamy też takie rzeczy jak Budokai Tenkaichi 4 i twój stary idący na odwyk. No po prostu czasy rzeczy niemożliwych. Świat niby chyli się ku upadkowi i prawdopodobnie za jakieś 20 lat wszyscy skończymy marnie. Ale co mi tam, jak teraz jest pięknie, cieszmy się chwilą. Jak to mawiał ktoś kiedyś, bardzo mądry, najlepsze już za tobą. Dlaczego się jeszcze nie zapierdoliłeś? Jakoś tak to brzmiało. Chyba zniszczyłem klepsydrę, co oznacza, że utkniemy teraz tutaj na maksa. Chciałem przed chwilą walnąć ultimate'a i prawie mi się udało, ale niestety trafiłem na Gohana SSJ2, który jak dobrze wiemy, no, to nie jest Gohan SSJ2, ale może zmienić Gohana SSJ2, jest jedną z najlepszych postaci w tej gierce. Taki Gogeta niestety może mu ciamkać dronka, bo atak Masenko i Gerigetsu Madam, który zawiera tylko dwa paski energii, można im spamować kurwa mać jak twój stary Arnoldami w piątek po robocie, no. Po prostu jest bezkonkurencyjny. I po raz kolejny max power, po raz kolejny max masemko, full power change. To nie jest, że full power change, teraz full power w pierdol, słuchaj, patrzcie. Teraz już tylko sobie stoję i naciskam kwadrat i kończę gościa. No i gościa już przysłowiowo, gościa już nie ma! Mówiłem.
pięknie druga walka wykonana. Ile tu już walku kończymy? To chyba już będzie czwarta strona. Jeszcze tylko chyba 16 i koniec serii. Chyba się wyrążę, bo ja mam za cel, żeby skończyć właśnie tą serię do premiery Sparking Zero. Dlatego ją zacząłem już, bo idziemy, będzie mi szło jak kurwie w deszcz. Tak, czwarta strona. I zaczynamy kolejny poziom. Popularna osiemnastka. Co tu mamy? Mamy tutaj klub sympatyków C18. Pierwszy tutaj w kolejce o rękę księżniczki wystartuje C16, a jaka jest fabuła? No więc mamy klub simpów tutaj C18, wszyscy tutaj chcieli tą C18 zaprosić na randkę w klubie GoGo. No i oczywiście musieli przyjść jacyś dwaj niszczyciele dobrej nadziei, pogromcy uśmiechów dzieci i powiedzieli, mimo że żonaci, mimo że to powiedzieli, no słuchajcie, no taka dupa, nie może ten karłowaty ziutek jej złapać. I tutaj pojawił się Goku, który miał już dość ględzenia Chichi. Jak wiemy, Goku za dupami za specjalnie nie ganiał, ale w moim uniwersum to był prawdziwy tutaj bad boy. To był taki ruchacz 69, że hej, że normalnie łysy z braser to się przy nim chował. A Vegeta to był prawdziwy łysy braser z tego uniwersum, z tymi zakolami, to przecież każda chciała mu je wycałować. A ta fabuła nie ma sensu. Kurde, co następna fabuła to coraz gorsza. Ale powiem wam, dali tylko dwie postacie, żeby pokonać cztery i to wcale nie takie silne. Taki Android 16 to ma cztery paski zdrowia. A ja wybrałem w sumie te postacie, które wybrałem, nie są za dobre. Aczkolwiek mogę się nimi transformować. Tylko że jest taki problem, że transformacje w tej grze... Dawaj tego meteoru smasza. Transformacje w tej grze właściwie za dużo nie dają. Jeżeli chodzi oczywiście o Saiyanów. Bo Saiyanie to niby troszkę, ale aczkolwiek minimalnie te obrażenia są zwiększane, ale to jest naprawdę tak minimalne, że no ciężko to brać za jakiegoś takiego porządnego, przyzwoitego boosta. No ale co mi tam, poradzę sobie. Ja mam jeszcze tutaj Zakolinego, Marcina Najmana japońskiej animacji w zapasie. Tutaj leci Hell's Impact, ale nie trafia, a ja jeszcze raz tutaj tą piękną animację Meteor Smasha zademonstruję. Ten Goku jest osobiście najgorszą wersją Goku, bo tak jak dzieci według mnie, nie lubię grać tą wersją Goku. No ale może się przemienić aż 3 razy, ja dam do Super Saiyana 3. I w wersji Super Saiyana 1 ma on fajny ruch, czyli ma te kamehameha z teleportacją, które zademonstrował na Cell Game'ie. Coś tak wiecie, teleportuje do przeciwnika i to jest OP Ultimate w tej gierce. Jak się gra z kolegą na kanapie, no to po prostu można tym gościa zniszczyć psychicznie. Wiem, bo pana Maćka tak oto kasowałem, ale no nie oszukujmy się, pana Maćka, jakbym z zapaską na oczach grał, to i tak bym tą gierkę rozwalał, no bo po prostu jestem takim szefem, a pan Maciek takim inwalidą, więc nie ma tutaj co w ogóle to porównywać. Puśćmy jeszcze raz super energy wave'a i doładujmy się do maksa. Chcę wam zademonstrować tą super oto epicką kamechę, którą tak się tutaj w tym momencie zachwycam. No niestety Krillan musiał mi również zademonstrować super epickie kiblasty, ale spokojnie, to tylko Krillan. Mamy Max Powera, dorwać się do niego, możemy go teraz klepać. Fajne jest, że jak jest Max Power, to można właśnie tłuc, aż się energia skończy. I teraz odskakujemy i instant kamehameha, patrzcie to, pu! I buuu! I to jest chyba 100% kurczę trafialności, tego się nie da uniknąć. Jakim cudem właśnie ekran się jeszcze kurwa mać nie obudził. A już mnie tutaj Krillan dorwał do ataku. Kurczę i mi... Zjechał mi pan... Co jest? Ale go wkurwiłem, ty! Co się na skamucycki chyba pokazała, że się tak tutaj podpalił. Dobra, ale spokojnie, nie poradził sobie ze mną. I mamy C18, mam tutaj naszą tutaj królową księżniczkę Agnieszkę. Już tutaj wjechane ostro skiędzane, też wjadę na ostro, zmienia się Super Saiyan 2. O proszę, to jest moja ulubiona transformacja, Super Saiyan 2. Taki w sumie niepozorny, bo busadze już te Super Saiyany w ogóle straciły na znaczeniu i Super Saiyan 2 to już było, wiecie, tam do wyjebania. Tylko Super Saiyan 3 coś znaczył, chociaż Super Saiyan 3 to nigdy tak mocy do końca moim zdaniem nie można było poczuć, bo to była transformacja, która nikogo nie pokona. Wiecie, zawsze jak była jakaś nowa transformacja, to po prostu trzeba było tak przeciwnika zdominować. A Goku włącz tego Super Saiyana 3, przemiana była epicka, świat się trząsł i w ogóle. Ale wyglądało to po prostu tak, że co z tego, jak Bubu Grubas dostał na sukę, ale no to właśnie to było takie bicie worka do tego, jak wiecie, jak masz 5 lat i napierdala się ze starym, nie? Stary tam udaje, że niby przegrywa, wiesz, że nic mu to nie robi, to było coś ten deseń. Więc nie było czuć, dopiero tam w walce z Kid Buu Super Saiyan 3 coś tam błyszczał, no ale zżerał tyle energii, że ta transformacja była w sumie aż niezbyt
niezbyt taka potężna, jakby się wydawała. Tylko Super Saiyan 2 to był taki chyba idealny poziom. Trochę tak chyba Super tam podczas turnieju mocy tam te Super Saiyany Goku tłumaczył, ale już nie pamiętam, bo oglądałem ostatnio tak chyba Super, jak wychodził na bieżąco i już nie chciałem się tego rewatchować. Znaczy kiedyś myślałem, żeby sobie zrewatchować chociaż turniej mocy, ale jak musiałem znowu oglądać kurwa tę siłę miłości, tą Librienne i te inne głupie, filerowate postacie, no to powiedziałem ja pierdolę. Powiedziałem sobie, no mam dosyć. Ja mam wybranego tego Goku i Vegeta, ja mogę zrobić fuzję, tak nie wiem czy wiecie, tylko że kompletnie nie pamiętam jak to się robiło. I nie chcę się z tym męczyć, zwłaszcza że mamy ostatniego tutaj przeciwnika. Goku tutaj właśnie się strasznie wolno ładuje, no czuć potęgę tej postaci, no czuć tą moc jaką się ładuje. Fajne jest tutaj ładowanie animacja, dorywam się tutaj teraz do cela. Ładnie tutaj gaszony, full powerem tutaj jedziemy. Muszę... O! Podcięcie! Aj! Mnie ograł! I Dragon Fest! Czy wejdzie ten Dragon Fest? Wszedł, no z tej odległości to po prostu nie miał opcji, żeby nie wszedł. Nie było opcji, żeby nie wszedł, o! BUUU! 15 koła obrażeń, dużo, to było dużo obrażeń, a teraz super eksplozyjne wam zademonstruję. O, to są najbardziej bezużyteczne rzeczy. Zmienię się na koniec Vegetą, niech trochę dostanie na łeb. Dobra, Vegeta dostał na wejściu oczywiście. No to klasyczny Vegeta, pojawił się i wyrwał z jakiejś kamechy na mordę, ale on tak, dla niego to jest taka rozgrzewka. Właśnie bardzo fajnie twórcy w sumie zadbili z tego, że Vegeta zawsze dostaje tak na bombę, przyjmuje te wszystkie ciosy. No bo wiecie, w Dragon Ball Super w manze pojawił się jego forma tak zwana Ultra Ego, która chyba ta sprawia, że im bardziej dostawał w pierdol, tym silniejszy się stało. Jakoś to tak działało, co było takie kurde bardzo wegetowe. Vegetable'owe. Zajebisty Solar Flare, ale ci koleżko nie wyszło. A wyszedł mi ten odcinek i to już jest koniec, więc dzięki za oglądanie. Cześć!